Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska opinię na temat sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2021 wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wysoki Sejmie, z samego tego wstępu do tej opinii z prezentowanych sejmowych gremiów, które zajmowały się tym sprawozdaniem, wynika albo przynajmniej wynikać winno, że problematyka bezpieczeństwa i higieny pracy w państwie polskim cieszy się należytym docenieniem i uwagą właśnie instytucji państwa, zgodnie zresztą z postanowieniem dekretu powołującego przed ponad 100 laty Państwową Inspekcję Pracy. Zapis tego sformułowania z dekretu jest bardzo precyzyjny i aktualny, trzeba powiedzieć, do dzisiaj. Inspekcja Pracy nadzoruje należyte stosowanie przepisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach pracy najemnej, zapewniając pracownikom korzyści przyznane im przez obowiązujące socjalno-polityczne prawodawstwo. Należny szacunek do tych precyzyjnych zapisów. Moglibyśmy tak na marginesie się zresztą uczyć z precyzji zapisów pierwszych ustaw w wolnej Polsce. Wysoka Izbo, należny szacunek i podziękowanie chciałbym przekazać pracownikom, inspektorom za właśnie należyte, zgodnie z zapisami cytowanego dekretu, wykonywanie obowiązków w roku sprawozdawczym, czyli w roku 2021. Otóż nadzór, jak to zapisano w dekrecie, nad należytym stosowaniem przepisów prawa pracy skutkował przeprowadzeniem blisko 50, o czym tu już była mowa, 56 tysięcy kontroli w 45,5 tysiąca podmiotów gospodarczych. Analiza tych kontroli oraz kontrolowane i opisywane problemy są właśnie przedstawiane na stronach omawianego dzisiaj sprawozdania. Warto również zauważyć wysiłek Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli chodzi o inny zakres działalności. Ja o tym też corocznie podkreślam i mówię, mianowicie prewencję i promocję. To są szkolenia dla odbiorców różnych branż, tysiące przeszkolonych pracowników i pracodawców. To jest właśnie ten wysiłek w przyszłość. Wysoki Sejmie, chciałem jeszcze podjąć chyba najtrudniejszy temat, a mianowicie wypadki. Otóż inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny w ubiegłym roku, bo roku sprawozdawczym 1924 wypadków przy pracy zaistniałych w tym roku sprawozdawczym. W wypadkach poszkodowanych zostało 2104 pracowników, a tu warto zauważyć lekką, ale jednak tendencję malejącą, bo w 2020 było 2203 pracowników, którzy ulegli wypadkom, a w 2019 2636. Jeśli chodzi o wypadki śmiertelne, to również jest ta obserwowana tendencja spadkowa. W ubiegłym roku było 243 osoby, które uległy śmiertelnym wypadkom. W 2020 271 osób, a w 2019 320. Z tendencji oczywiście można i trzeba się cieszyć, natomiast to jest nadal 243 osoby za dużo, które poniosły śmierć w wyniku wypadku przy pracy. Wysoka Izbo, wymieniłem i starałem się pobieżnie opisać główne zadania Państwowej Inspekcji Pracy. To jest właśnie ta promocja, doradztwo, edukacja, kontrola, w tym właśnie legalność zatrudnienia, badanie okoliczności wypadków. Ale przynajmniej ja nie zwróciłem, nie zauważyłem na stronach sprawozdania o zadaniu ważnym, istotnym, o czym przed kilku godzinami mieliśmy, czy usłyszeliśmy na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli, mianowicie o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku w Polsce i w tym rolę właśnie działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Mam pytanie do Pani Minister. Czy ja rzeczywiście nie zauważyłem w tym sprawozdaniu tego działania, opisu tego działania? Czy to zadanie, jego realizacja nie jest integralną częścią sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy? Bo jeśli
nie widziałem, czy go nie ma, to wydaje się, że to jest błędne, że należałoby jednak umieszczać w sprawozdaniu. Wysoki Sejmie, i na zakończenie zwracam się kolejny raz, też tu padały te głosy, do pani minister, o informację o efektach kontroli, o dokonaniach pani poprzednika. Jest to ważne, nie dla mnie, ale jest to ważne dla przejrzystości funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, dla czystości nadzoru Sejmu nad tą ważną instytucją, jaką jest Państwowa Inspekcja Pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi.